Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Far Cry 3. Tak. Otóż jestem sobie nad kolejnym punktem, trochę daleko w sumie stoję. Ale może będzie jakaś fajna opcja na wykorzystanie jakiegoś, może zwierzaczka, może kogoś, na pewno stąd wszystkich nie wypatrzę sobie. Niestety. A tam widzę alarm. Alarm jest jeden chyba. Tak, wszedłem sobie jakoś na ten kamień. Wydaje mi się, że z niego będę miał więcej do zobaczenia. Jakoś tak stąd. Ale ja się mogę rozglądać jak pojebany. Tak, to jest chyba jeden alarm. Ich jest tutaj no 3, 4, 5, 6, 7 przynajmniej. Tu jest jeszcze jakaś flaga. Także wiecie, no ja bym sobie zaczął tak na luzie od tego alarmu. Ja mam nie za wiele pocisków, co prawda. W ogóle to... kusnąłbym sobie, o. Przycelujmy zatem. Dobra, to... Tak mam max powiększenie. Zniszczyłbym to. Raczej mnie tu nie wypatrzą. Nie wiem, czy oni tutaj aż do mnie przybiegną w ogóle. Czy dadzą radę wbiec na tę górę. No, podpaliłem tam jednego ziomeczka. To w sumie nawet, wiecie, spoko. Dobra, to są jakieś bardziej dojebane ziomki. O, zauważył mnie. No i dupa. Ale gówno mi to zrobią w sumie. Co, wbiegną to do mnie w jakiś... Szlak by to, zginąłem. Sunąłem się, nie chciałem. No w sumie, mogę mi tam jakieś C4 kurwa rzucić na dół. Fuck, gdzie jestem? Dobra, uzupełnię sobie amunicję, jak tutaj jestem. Uzupełnić zapasy, w ogóle przydałbym się jakiś bawuł, chyba że mieć więcej amunicji do wszystkiego. Dobra, elo. No to nie tak miało być, no ale dobra. To jest zielona roślinka? Zielona. Dobra, to zgarnę ją sobie w razie co do lekarstw. No to jeszcze raz, moi drodzy. Muszę się tu udać. No trochę chujowo wyszło, nie tak miało być. Ciekawe, że tam alarm już będzie zniszczony w sumie. No by było interesujące i fajne, tak po mojemu. Gin, panie dingo. Nie będziesz mnie gryzł. Nie będę nawet skóry z tego dingo zbierał, bo nie wiem, czy są mi potrzebne. Kurwa, kolejny. Zdążę ja wejść do samochodu? Powiedzmy, w samochodzie chyba mnie nie mogą gryźć zwierzęta. Czy takową już mam nadzieję ogólnie, nie? Że takie rzeczy się tutaj nie dzieją. Podjadę sobie kawałek, skoro mogę. Ja tylko nie spotkał jakichś złodupców. Nie chcę mi się z nimi bić w tym momencie. No, oczywiście, że mnie ktoś namierzył. Także wypierdalam z samochodu, spierdalam na piechotę po dżungli. Zgubię ich sobie zaraz. Bo dość... sprytny sposób, nie? Oni tam będą szukać gdzieś przy tym samochodzie, a ja będę już fuj daleko. Dobra, wejdę sobie tutaj tak jak wcześniej. No, mam nadzieję, że teraz mnie kurwa żaden kutas nie wypatrzy, bo jednak wolałbym mieć zaliczone te punkty, wiecie, no, bez wykrycia. To jest więcej jednak expa dla mnie. I to jednak jest takie dla mnie, kurwa udało mi się, zrobiłem to, nie? Dobra, jak tutaj zeskoczę, to się zabiję raczej. Muszę wejść wyżej. Zdecydowanie. Czy tak mi się wydaje? Ja w ogóle tędy wtedy szedłem? Kurwa nie. Wait a second. W sumie jestem jeszcze bardzo daleko. Dobra, to są świnki i dziki. To mogę je zostawić w spokoju. To jest w ogóle jakaś taka świątynka mała, nie wiem co to. Dobra, ja tutaj wtedy szedłem, okej.
Tak patrzę, że miałem 90 parę metrów, a nagle taki lolz, gdzie ja jestem, nie? Właśnie ciekawi mnie, czy ten alarm będzie zdjęty i czy wtedy, wiecie, jest tutaj, pojawi się opcja, że będę bez wykrycia, nie? Okej, okay, kucniemy sobie zatem. Wezmę sobie ten aparat, bo on ma chyba większe przybliżenie niż ta moja snajperina. Okej, okay, nie jestem pewny. Raz, dwa, trzy, cztery, sześciu. Gdzie jest kurwa siódmy? Siódmy stał gdzieś tutaj wcześniej chyba. No właśnie. Siódmy stoi tutaj. A oczywiście, tu mi się będzie cały czas pokazało zbadaj Bad Town, nie? Ale kurwa, ja nie chcę go teraz badać, bo nie mam takiej potrzeby. Ja się chcę pobawić. Dobra, dokupiłem sobie amunicji. Niestety nie jest jej jakoś turbo dużo. Dobra, nikt nie widział, że alarm się zepsuł. To zajebiście. Dobra, ty płoń. Dobra, ten nie zginął niestety, trochę szkoda. Dobra, teraz umarł. No dobra, no trzech nie żyje, to zostało mi czterech. I dosłownie nie wiedzą skąd strzelam, także jest luzik. Wtedy nie wiem czemu nagle zaczęli biec wszyscy w moją stronę, nie? Do widzenia panu. O, tu przyjdzie następny. Do widzenia panu. No, tego nie trafiłem, trochę szkoda. Tego też chyba nie trafiłem. O, i mnie wykrył. Kurwa, kto? A biegnij, włącz sobie alarm, włącz. Rozjebany jest. Jak on to włączy? Dobra, on tego nie włączy, bo jest rozjebany. We lost him. No, zajebiście. Ty giń. No gdzieś tu mi jeszcze jakiś kurwa ziomek łazi. Tego sobie wcześniej nie oznaczyłem? Dobra, czy ja go teraz wypatrzę? Ale to przybliżanie w tym aparacie jest takie śmieszne. Dobra, tak żeby się stąd za bardzo nie spierdasić. No w sumie mogę sobie tam zjechać na ten daszek. Na dachu raczej mnie nikt nie zauważy. Mogę czy nie mogę? No właśnie, na tym dachu mnie nikt nie zauważy. Ale ja będę mógł zauważyć jego, nie? Ale była chyba tutaj opcja wypuszczenia dzikiego zwierza, bo je słyszę. Chyba nawet jakiś tygrys. Dobra, nie wiem, słyszę tego ziomeczka gdzieś tutaj bardziej, nie? Ten dziki zwierz mi trochę przeszkadza. Są jakieś dziki łażą. Gdzie on kurwa może być? Ej, czekajcie, a jak... cały czas klikam tab, żeby mieć, wiecie... zwierzęta dzięki ich zapachowi dodatkowo puchli zwierzęta nie będą uciekać. Walka. Ta mikstura podniosą twoje wydajność w walce.
Ulepszona percepcja. Możesz lokalizować wrogów dzięki ich zapachowi. Nie mam szkarłatyny. Kurwa, trochę chujowo. Mam tylko ten ogniotrwałość. Dolipałem se gościa na mierzu w ten sposób. Gdzieś tutaj jeszcze jeden koleś, kurwa, łazi. Ja go wcześniej, kurwa, nie wypatrzyłem totalnie. Ale jest opcja, że wiecie, że pojawi się tak po prostu, nie? Tam sobie dziki łażą. Dziki mnie nie interesują w tym momencie. Ciekawe mnie, co za zwierz tu siedzi. Jest na pewno w tym budynku. Dobra, dobra, wiecie co? Mam taki delikatny pomysł. Wyskoczę sobie gdzieś tu. Może uda mi się nie zginąć. Teraz sobie zażyjemy apteczkę. I tutaj sobie w kucki naokoło przejdziemy. Może go znajdę, kurwa, ziomeczka, nie? Przeszukam sobie. Dobra, coś go zabiło. Widzicie? Random. Totalny. Totalny random. Posterunek wyzwolony bez alarmu. Ale czy był bez wykrycia? Nie jestem pewny. O! A wiecie co? To bym się nawet pokusił. Nie strzelać do niej! Kurwa, nie strzelać! Potrzebna mi jej skóra jest. Dziękuję. A czy fakt, że do niej strzelali, da mi jedną, czy... Dobra, dało mi dwie, zajebiście. Trochę mnie tu poturbowało, ale to nic. Dobra, mamy tutaj ogólnie też ten... Czekajcie, ja sobie mogę coś chyba w ogóle wytworzyć z tej pantery. To była pantera. Kabury mam wszystkie, zasobnik na mikstury, portfele... Właśnie, ze skóry pantery mogłem sobie zrobić to. Teraz będzie potrzebna skóra czarnej pantery. Na większy ten. No tam lekarstwa się zawsze przydadzą, no nie? Tutaj bym właśnie chciał ładownicę i potrzebuję jednego bawoła, żeby nosić więcej amunicji, nie? Do BM-ów snajperskich i w ogóle. Pakiety do rzucania? Nie, jakoś nie rzucam. Mam w ogóle specjalne strzały. Powiększony kołczan, skóra ludojada mi potrzebna. To jest chyba jakiś rekin. Dość dojebany, obstawiam. Dobra, hello, pytanie. Tutaj na co my zapolujemy? A zapolujmy sobie. Polowanie z łukiem Lampard. Dobra, czyli obstawiam, że to będzie jakaś właśnie czarna pantera. Muszę wejść tam teraz na górę z powrotem. God damn it. Wydaje mi się, że te zwierzęta w miarę... Tak, bo tam w sumie była ta taka... ta taka budka, nie? Obstawiam też, że... Czekajcie sobie w ogóle... Lekarz muszę troszeczkę dotworzyć. Bo zużywam tego jak pojebany. A mając tyle apteczek, to panie, taka pantera to jest pikuś, nie? Parę strzał z łuku i dziękuję. Muszę wejść sobie tutaj właśnie. Czy ja tędy dojdę? Dojdę. I stamtąd mi się zacznie zadanie na tą panterę, nie? Ha, i ogólnie 4 lamparty mam zdobyć, tak? Że one są w tym obszarze. Myślałem, że będzie, wiecie, właśnie taki dojebany, jak wtedy był ten czerwony waran, kurwa, cały. Który ewidentnie jest mi do czegoś potrzebny w dalszym rozwoju mojej postaci. Dobra, one sobie w miarę padają.
Będę leczył po każdym. Oprawmy zwierzę. No te skórki najwyżej będę sprzedawał, jak będę miał taką potrzebę. Nie wiem, do czego jest mi tiara potrzebna. Wolałbym jakieś żółte liście. Dobra, pozostały trzy zwierzęta. Wiecie, mając żółte liście, bym miał... Wiedział, gdzie są, kurwy, pantery. Na tą to tak przypadkowo trafiłem. Pytanie, czy czwarta nie będzie jakaś dojebana? Na przykład czarna właśnie. O dobra, mam żółty liść. Okej. Uleczmy się. Najgorzej, wiecie, skórki będę mógł posprzedawać zawsze, nie? To też nie wiem, czy pantera to nie jest taki typowy samotnik, że... polowanie, instynkt łowcy... Dobra, mogę sobie tego trochę potworzyć. Ja zapomniałem, że mam więcej liści, ja do ten... Na ludzia liści nie miałem, ale na te pantery miałem. Dobra, i tutaj są jeszcze dwie panterki, co? Okej. Oprawmy ją szybko. Mam jeszcze 20 parę sekund, także luz. Tutaj jest kolejny koteł. Dobra, ten już mi trochę bólu zadał, ale zakończone sukcesem. Myślałem, że będzie polowanie na czarną panterę, ale... Najwidoczniej nie zawsze właśnie są... Tak fajnie... W ogóle jakiś niedźwiedź jest, dobra, ale niedźwiedź mi jest chyba na razie niepotrzebny. Nie zawsze jest tak fajnie z tym, że akurat mamy to, co... Znaczy, dostajemy to, co chcemy po prostu, nie? Dobra, zatem skoro jesteśmy tu, to pójdziemy sobie na masztu radiowego, niech mi się mapę trochę odsłoni, bo to jednak muszę iść kurwa na górę. O, dobra, czekajcie. Skoro jestem w tej wiosce, to sobie od razu, wiecie, odnowię wszelakie moje zasoby. Kurwa, naprawdę, przydałby mi się bawuł. Chciałbym mieć więcej amunicji do mojej snajpliny. A reszta to tam jakoś tam wiecie, nie? Mam w ogóle pojemnik, fetysz dzika. Odnówmy sobie zapasy. Sprzedajmy co mi niepotrzebne. $75, to nie jakoś turbo dużo, nie? Ciekawi mnie, czy właśnie będę potrzebował do czegoś pantery jeszcze. Mam jakąś tam skórkę tygrysa. Mam w ogóle kartę pamięci. Joint. Aha. No spoko, nauczyłem się wytwarzać pewnie jakiś kolejny ten. Ktoś chyba z kart pamięci właśnie się uczy jakieś nie no, lecznicze polowanie. Ja nic tu nie mam. Wydawało mi się, że wiecie, z tego się uczę jakiś ten. Jakichś właśnie takich. No tam się z niedźwiedziem napieprzają. Może im pomogę? Skóra z niedźwiedzia. No chyba chodliwy towar, nie? Chyba dam radę wejść wyżej. Gro! Mogłabyś? Dziękuję. Chyba no... Słyszę dzikie zwierzęta. Z miłą chęcią bym pozabijał, bo takie wiecie, no ubicie dzikiego zwierza to jednak jest coś, nie? Czy mi byłby do czegoś jeszcze jeleń potrzebny? Ja muszę sobie w ogóle, wiecie, co sprawdzić, co mi jest potrzebne. Kabury mam wszystkie. Portfele to tutaj wiem, że chyba rekin, tak jest. Plecak, nieśmiertelny niedźwiedź, okej. Okay. Zasobnik na mikstury, czarna pantera. Czyli na razie nic nie zrobię. Tu mi jest potrzebny bawuł. Pakiety do rzucania, skóra warana. O, właśnie, mam jedną, kurwa. Potrzebne mi trzy. Prosta torba na uzbrojenie, skóra koźlęca. To co mi daje? C4 i minę, aha. Zbiornik na paliwo. Nie mam w sobie paliwa, ale to też potrzebny waran. Torby na rakiety.
Mamy skórę dingo, a dalej mi potrzebny tygrys. Kołczany, tu mi jest już potrzebne mięso skóra lodojada, czyli już coś z tamtych tych zadań, nie? Mam też te specjalne strzały. Ale to jebać, nie będę na razie tego wytwarzał. No to mi chyba potrzebne koktajle Mołotowa są do tego. Jelonki mi są niepotrzebne, także nie mam co na nie polować chyba. Przynajmniej na razie nie są potrzebne, jak coś to ich jest pełno wszędzie, także... Z tym raczej nie będzie większego problemu. Czy ja tędy w ogóle dojdę do tej wieży? Chyba tak. Chyba damy radę jakoś tutaj. Ach, te wspinaczki. Takie wiecie, hardkorowe. Nie wiem, czy tak jak w miarę po zielonym przejdę, to dam radę? Nie dam rady. Okej. Tam się ktoś wydziera. Sądzę, że w końcu kurwa będzie jakaś wieża, gdzie będę mógł sobie kogoś trafić, ten teges. Gdzie będą jacyś przeciwnicy, bo na razie mieliśmy takie wieże, gdzie przeciwników jakoś dużo nie było. Ale wydaje mi się, że pobiegłem totalnie źle i muszę wejść jeszcze wyżej tam, gdzieś tam tą ścieżką po prostu. Tutaj biegają te jelonki. Będzie jakoś tak gdzieś tutaj, nie? Czy mi była potrzebna skóra dzika? Chyba nie. Dobra, muszę chyba tą drogą podążać, tak mi się wydaje. Co moi? No tu chyba na niedźwiedzia polowali. A, do dzików też nakurwiają. Dobra, pojeby. Co tu macie? No dzik. Dzik sobie leży. Ale co im dzik zawinił? Nie wiem. Oczywiście zbadaj Bad Town. Dobra, to sądzę, że tu nie będzie chyba przeciwników. Także no nawet luźno. Czy chyba nie będzie, nie? Nie, to są moi ludzie. Wiecie, jak przejąłem... Jak przejąłem ten posterunek, to wydaje mi się, że nawet jak tutaj byli jakieś złodupce, to po prostu się moimi ludźmi zastąpili, tak? Takie mam dziwne przeczucie. Dobra, gdzie ja tu mam iść? Halo, halo. No, trochę się ciemnawo w tej grze robi i nie za wiele widzę. Dobra, muszę chyba jakoś przejść tędy? No, wspinaczka. O, dobra. Na robieniu niczego zeszło mi się dzisiaj tyle. Boże, jak on doskakuje. Jason! Zeszło mi tyle czasu. Chciałem zrobić trochę więcej rzeczy w tym odcinku, ale wiecie, no wiecie jak jest. Dobra, co mam zrobić? Tam mam doskoczyć? Elo! A! Nie! Kurwełe! To nie tak miało być. Kurwa, za daleko skoczyłem. Mogłem bez sprintu w sumie. A, fajnie, ale jestem pod wieżą. To w sumie spoko. I w sumie się widno robi, będę widział więcej. To też jest taka ciekawostka, że tu się robi widno. Znaczy, zmieniają się godziny między takimi rzeczami. Ale mam jedną kreskę mniej życia. Dlaczego? Dlaczego nie oddało mi całego? Może nie miałem. Nie wiem. Wydaje mi się, że tam muszę wskoczyć, nie? Tutaj mam totalnie niewyczute skakanie. Jak to w większości FPS-u zresztą. Zresztą w Assassinie też nigdy nie wiem, gdzie on doleci, a gdzie on nie doleci, ten Ezjuch. To sobie tak wejdę, okej. Okay. Mam taką skrzyniu, nie? Głowa lalki. Ile to będzie warte, nie wiem. Muszę wejść jakoś wyżej. Sobie chyba muszę podskoczyć. Tu już mam drabinę, co? Czy to się nie rozdupcy? Chyba nie. Jezus, wydaje mi się, że na te wieże coraz wyżej muszę wchodzić. Ale tu już mam tyrolki, także obstawiam, że to jest punkt kulminacyjny. Tak jest. Dobra, to sobie zrobimy jeszcze jeden posterunek w tym odcinku. Trochę się zaje, a nie, dobra, w sumie jeszcze polowanie sobie zrobiliśmy. To nie jest tak źle. Polowanie mi trochę zajęło. No, tu jakaś jaskinia. No, jakieś tam, wiecie, z zasobami. A to te jaskinie, to tam albo jakieś te artefakty, albo ten TGS jakieś się chyba tam są. Nie wiem, czy jest sens po nie w ogóle chodzić. Wiecie.
co mi akty, ten, co mi dają artefakty jakiekolwiek, nie? Dobra, na pewno są tu pantiery. Ja bym się udał jednak, wiecie, teraz tutaj bym sobie właśnie poleciał, zrobił jeszcze te rzeczy. Tu mam jakieś jeszcze wyzwanie w ogóle do zaliczenia. Tutaj mam jakieś niezaliczone próby rakiatu. Z tego chyba fajny hajs był nawet. Stacja Grand Le Glas. To ona jest bardziej w tamtą stronę. No to sobie tutaj zjedziemy w takim razie. Do czego oni strzelali? Nie wiem. Koraliki, papierosy. Tutaj leży właśnie przedmiot kultu. Mam tu jakieś bugi, które jest chyba zwykłym bugi, bo ten kład to jest jakiś ten med i coś tam, jakieś te misje medyczne. Ale śmieszne jest to, że ta droga nie jest narysowana. Także nie wiem nawet, czy jakoś w miarę dobrze jadę, ale chyba w miarę się będę zbliżał jadąc tędy, nie? Ej, drzewa pozawalane, jakieś pomocy. Kaj, ja mam jechać. Jezu, co mnie tak rzuca tym, kurwa, pojazdem? Halo. To chyba nie do końca jest droga? Czy mi się wydaje? Dobra, wyjdę stąd, kurwa. W ogóle nie umiem jeździć pojazdami w FPS-ach. W ogóle! Nawet wiecie, jak mam... Kurwa, przydałby mi się jakiś chyba spadochron. Tam mam jeszcze 200 metrów, no halo pomocy, ja stąd nie zejdę w ten sposób. Dobra, tam jakoś tym grzbietem sobie może podejdę. Coś mnie tu przebiegło niedobrego. Ale chyba mnie nie zauważyło, bo mnie nie chciało zjeść. Ale jest to jakiś typ zwierząt na tej górze? Ja mam tą lotnię śmieszną w sumie. Nie, nic tu o zwierzętach nie mówię. To jest jakiś przedmiot kultu kolejny. Czy opłaca się zbierać te przedmioty kultu? To jest moje pytanie. To jest jakaś zwierzyna. Co to jest? Kojoty czy wilki? Chyba psy zwykłe. I tak sobie patrzcie, żyją sobie obok siebie, nie jedzą świnek. Dlaczego? Nie wiem. Ja bym zjadł bekonem nie po garce. No dobra, idźmy tym grzbietem. Grzbietem góry. Wiecie, chcę sobie podejść standardowo od jak najwyższej pozycji. Jakiejś takiej w miarę fajnej, wiecie, ogarniętej. Tam co to jest? Nosiaki zwierz. Ale nie po zwierzę żeśmy tu teraz przyszli. Moi drodzy, przyszliśmy odbić ten posterunek. Dobra, tu jest jakaś dróżka. Ogólnie. Posterunek jest tam, 80 parę metrów. Jeszcze strasznie, wiecie co, czasami ten motyw, żeby napierdalać właśnie z góry jest chujowy, przez to, że kurwa tutaj jest tyle kurwa drzew, że ja gówno widzę, nie? Ale jakiegoś strzelca odkryłem. To już dosyć fajnie. Tak w sumie trochę random. Tam gdzieś jest drugi strzelec. Kucnąłbym sobie. No właśnie, jest dwóch strzelców. To jest na pewno, nie? Tylko pytanie, czy... No jest. Pytanie, co tu się jeszcze od Janie Pawła? Aha, dobra. Czterech strzelców takich totalnych chyba. Jeden jakiś taki ziomuś. Czy tu jest alarm? Jest alarm.
Okej, no fajnie by było, wiecie, standardowo zniszczyć alarm. Czego trafiłem? Nie jestem pewny. Dobra, ej, zabiję tego ziomusia. Jest noc, to chyba jest łatwiej ogólnie, nie? Dobra, oni się tu jeszcze niczego nie spodziewają totalnie chyba. No to jakiś kolega do mnie chyba biegnie. Czy też myśli, że biegnie. Okej. Coś tam mnie jeszcze namierza. No nic nie widzę. Tutaj jest jakiś ziomeczek, okej. No i nie ma ziomeczka. Tu mi się jeszcze jakaś kropeczka oznaczyła. Dobra, chciałem, żeby się tak odwrócił i zatrzymał. Także spoko to wyszło. Tam trup leży sobie, wiecie. Dobra, wyszło fajnie. Bez wykrycia, przyznane 1500 punktów, wiecie. Lubię tak robić, bo jednak punkty expa to też punkty umiejętności, które się zdobywa, co tam nie wiem ile, nie? Dobra, będę mógł sobie teraz tutaj amunicję uzupełnić, także to też jest fajnie, nie? Mam jakąś skrzyneczkę w ogóle. Kości. Okej, dobra, pozgarniałbym sobie jeszcze z nich parę rzeczy. Bo mogę. Nie mamy też tutaj jakieś polowanko. Może je sobie zrobimy od razu. Jeszcze w tym odcinku, najwyżej będzie trochę dłuższy. No niestety, wiecie, z takich rzeczy mało misyjnych odcinki mogą być chyba dłuższe, nie? Bo jednak jest tu co nieco do roboty. Amunicja do karabinu, fajnie, fajnie. Będę musiał jej mniej dokupić. Tam jeszcze jeden ziomek leżał. No zawsze wiecie, warto z nich gotówkę zbierać, nie? I tutaj mam jeszcze kolegę. Fajnie, bo dwóch pierwszych w ogóle nie zauważyli, że zginęli. Chyba nawet nie wiem, czy w ten alarm trafiłem. Nie jestem do końca do tego przekonany. Dobra, to mamy to tutaj. Ale puśćmy ziomek do drzwi, chcę wejść. Tu będą jakieś karty pamięci kolejne, czy jakieś inne skrzyneczki, apteczki. No jest skrzyneczka. Dobra, sprzedajmy co nam niepotrzebne. 116 dolarów, no nie jest to jakieś dużo, ale mam już 1000. Aha, dobra, mam pełno wszystkiego, rozumiem. No dobra, to teraz czekajcie, karabiny szturmowe. Ten jest jakiś dużo lepszy, mniejszy zasięg, nie, dobra, zasięg większy, mniejsza szybkostrzelność. Powiększę sobie magazynek w tym, mogę mieć dwie rzeczy. A nie, mogę mieć jeden osprzęt, kurwa, dokupiłem magazynek i nie mogę go założyć. Jestem teraz zły na siebie. PM w użyciu, no mam ten, nie? To jest jeszcze MP5, które jest troszeczkę lepsze. Ja nie mam hajsu teraz na to. No dobra, skoro kurwa amunicji mam full, to idźmy sobie zapolować w takim razie. Bo mogę, prawda? O, muszę chyba szukać takich rare. Rzadki, nieśmiertelny niedźwiedź zabił turystów. Ubij go ze strzelby, którą znajdziesz na miejscu tak. Aha, i muszę użyć broni. To jest tam na miejscu, co? No dobra, no zabić niedźwiedzia ze strzelby, spoko. Muszę znowu włazić gdzieś kurwa w chuj na górę. Słuchajcie, czy ja z łukiem nie biegam trochę szybciej? Takie mam wrażenie przynajmniej.
Dobra, zakładam, że wejść od drugiej strony byłoby łatwiej. Ale już kurwa zacząłem leźć z tej strony, no to zajdę z tej strony, nie? Czy nie zajdę? Wejdę po tym? Kurwa chuja, nie wejdę, muszę zapierdalać od drugiej mańki. Co tu się dzieje? Co to za dymy jakieś? No to pierdolę, ja idę na niedźwiedzia polować. No fajnie, że wiecie, że gra oferuje mi takie rzeczy. A jakbym kurwa w ogóle miał swoją strzelbę? No? No chyba tak ogólnie, trzeba użyć jakiegoś konkretnego po prostu narzędzia. Tak samo jest w czwórce, bo z czwórki oglądałem dużo materiałów. Sam jeszcze nie grałem w sumie. Ale wiecie, no po trójce oczywiście, z miłą chęcią, obskoczymy sobie i tamtą grę. Dobra, co ja bym sobie zamienił? Na pewno nie to. Tego PM-a w sumie mogę wymienić na chwilę, nie? Mam pełną amunicji. Teraz bym sobie odpalił 7. Czy nie mogę? A nie mam, muszę wytworzyć, czekajcie. Wykonywanie przedmiotu. No idziemy tam, nie? Tak przy okazji wezmę sobie skrzynkę. Jak już tutaj jestem, tutaj trup ściele się gęsto. Nie wiem, mi się wydaje, że to tak w miarę mnie chyba prowadzi do tego niedźwiedzia bezpośrednio. To jakaś turbo jaskinia. Spacja, 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 spacja. Lecz się! Opadł. Okej. Okay. Byłem na skraju życia. Okej, okay, no zajebał tu paru turystów. Ej, Bawu, nie mogę go skurować, szkoda. Ej, tu w chuj gotówki w sumie leży. Pozbieramy ją sobie. Jakaś amunicja. Dobra, mogę przeszukać to ciało. Szkoda, że bawoła nie mogę oskurować. Gotówkę miał pod dupą. Dość śmieszne. Jakaś noga w ogóle, ten nieźwyś, no nie był taki nieśmiertelny, no. On powiedział, że strzelba sobie z nim nawet bardzo dobrze poradziła. Dobra, mogę sobie za to wytworzyć ten przedmiot ostatni, nie? To było plecaki chyba. Tak jest. Mogę sobie otworzyć ostatni plecak. Mogę 96 rzeczy teraz nosić, także zajebiście. No tutaj mi ten bawu potrzebny, kurwełę. Dobra, jak stąd wyjść? Halo. Jeszcze tego ziomeczka mogę przeszukać w sumie. Niedźwiedź. A tędy jakoś wchodziłem? Chyba tędy. Dobra, mam wyjście. Okej. Okay. Tu się kurwa z wilkami napierdala mój ziomuś w sumie. Halo, halo. Dzień dobry, panie Dingo. Czy tam inny piesele? Nie, to chyba dingo były. Zabiły mi gościa. A jebać dingo. Mówię, no przeszukam jego ciało tak pośmiertnie, chyba się nie obrazi. Dobra, rozumiem, że tutaj moja broń raczej zniknęła w tym momencie. Okej. Okay. Coś tu się działo, jakaś dziwna wiksa. Dobra, może ta wiksa już zniknęła. Nie jestem w sumie pewny. To w sumie drugi ziomuś leży. Oprawmy zwierzę. Najwyżej posprzedaję zaraz te skóry. Tylko wiecie, jak przejmę sobie następny punkt, bo już nie będę się do tamtego cofał. To jeszcze hajs leży. O, proszę bardzo, kolejne 25 dolarów. No i ja jestem zadowolony. Dobra, moi drodzy, ubiliśmy nieśmiertelnego dźwiedzia. Także co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.
BIOS.